Witamy. Dzień dobry, cześć. Jesteśmy już po pysznym śniadanku i teraz jedziemy szybko tylko umyć samochód i jedziemy w drogę. Dzisiaj jest kierunek Warszawa. Niedługo będzie jeszcze Poznań. Przed nami długa droga, ale przynajmniej jest bardzo ładna pogoda. Brzuszki najedzone. I pozdrawiam dawać na mój kanał. Chodźcie na mój kanał. Nie. Po 6 godzinach dojechaliśmy, po 6, prawie 6,5 w sumie jechaliśmy. No, bo sobie od 1,5 godziny siedzimy w korkach w Warszawie. Zjesz? Zjem. Tak. Chyba, że ty mi położysz. No zobaczymy. Przyjechaliśmy właśnie do Warszawy i od razu musieliśmy tutaj przyjechać na najlepszą pizzę, która jest blisko mojej byłej szkoły, już skończonej. Tak. Blisko chyba przesadzie. Ale właśnie pizzy. Twoja w porównaniu do mojej to wygląda taka malutka, no. Skromniutka. Ale jest naprawdę pyszna, naprawdę. No, cały czas ją jadam tutaj. Może nie cały czas, ale często. Dasz mi kawałek? Co? Jak ci smakuje? Przepyszna, przepyszna pizza. Zwłaszcza po tak długiej podróży to już w ogóle wyśmienita. Wszystko brzydkie? Takie sobie kapciuszki weź. Fajna. XL wezmę, no. Jesteśmy w Zarze i teraz jestem stylistką Mieszka i próbujemy coś znaleźć. Mamy coś, co coś. Ale nie ma tego sweterka, którego szukamy. Mieszko pierwszy się przebiera. Co tam zabrałeś, pokaż. Butki. Ja wzięłam takie klapeczki do przymierzenia. Zobaczcie, jakie fajne na lato. Tak się ładnie świecą. Podobają mi się, ale nie wiem, czy na mojej stopie będą ładnie wyglądać. O, jeszcze moje pierścionki jak ładnie pasują. Nice. Jak ci się wydają? No rozmiar mniejszy? Nie, kochanie, będą ci cisnąć. Będą za małe wtedy, co? Jak no, czujesz? Tak, za dużo trochę. No ale gdzie masz palec? Pokaż. Jezu, ty jak dziecko normalnie, gdzie masz paluch? Ruszaj palcem. Tu jest! No to nie, to jest dobre. Ja to było XL, to było dobre. No, za ciasno jest tutaj. Masz za wielkie łapy. A jest XXL w ogóle rozmiarówka w Zarze? Szkoda, bo tak to ładnie wyglądasz, powiem ci. Pasowali, zobacz. Tak z bliska. No nie wiem, co myślisz? Chyba nie, co? No ładno, ale ty cały czas buty kupujesz. No i co? Ale podobają ci się? Fajne. Miałam jeszcze takie bluzki. To jest SK, ale podobno trzeba wziąć rozmiar większy, więc wzięłam MK w razie czego. To wiecie, basicowa, ale bardzo krótka. Ta taratka mi się podoba. Najlepszy olejek twarzy. Cudowny. Jesteśmy już po zakupach. Przyjechaliśmy jeszcze tylko tutaj na stację zatankować samochód i jedziemy do naszego apartamentu, w którym zresztą już byliśmy. Byliśmy w nim prawie rok temu, więc nam się sprawdził. O, Mieśkuś już idzie. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Jest! Cześć! Cześć! Dzień dobry! Cześć! O, cześć, kochani. Mówię, że zmęczeni już jesteśmy bardzo. No, jesteśmy. No, idziemy. Czekamy z rzeczami. Mieszko poszedł po klucze. I będziemy tutaj dzisiaj spać. Dojechaliśmy na miejsce. Jak ci się podoba, Miesiaczku? Fajnie, bardzo fajnie. Tak jak to tylko jest po prostu inny układ, ale bardzo ładnie. Straszne. Jest to. Łasieneczka. Ops. Nice, zobaczcie. Kuchnia, salon, sypialnia, fajnie, bardzo nice. Aha, ty już tam siedzę, to wiesz? No. Dwie torebki mam, bo nie mogłam się zabrać. Idziemy się teraz wykąpać, troszkę odpocząć, bo jesteśmy wypadnięci, a potem zobaczymy, co tam będzie, ale raczej już dzisiaj tutaj zostaniemy i będziemy odpoczywać, nie? Tak. Ale jak wstał na majówkę, walniemy sobie jakieś browary. Ja na pewno nie, dziękuję bardzo. Jak nie, wydać. Nie!
Piocha.pl. Nero. Wieśniaki jadą o 22 do KFC, bo temu panu się zachciało. Kurczaki, Kentucky. Ale żeby nie było, ja nie jestem głodna i nie będę do KFC. Zobaczymy. Wstaliśmy. Kolejny dzień. Potę, pijemy śniadanko. Kto tu do mnie idzie? Siło. Witam się z wami kolejnego dnia. Ja się właśnie zbieram na baby shower. Mieszko mnie zaraz będzie zawoził. Nie zostałem zaproszony. Bo to jest babska impreza, dlatego. Ja jestem ubrana cała na niebiesko, bo już wiem, że to jest chłopczyk. Zaraz wam pokażę cały outfit w całości. Mieszko mnie nagra. Nagrasz mnie? Tak. No dobrze. Z powrotem z misiaczkiem, jesteśmy w Krycanie. Co nam zostało dzisiaj? Lody. Lody, a wieczorem jeszcze wychodzimy do Moxo. Także będzie koncert jedzonko. I jedzonko. Tak jest. Szczur na otwarcie kanału. Szybko zmiana stylizacji. Dzisiaj na wieczór. Tak jest. I lecimy do Moxo. Moxa? Moxo. Moxo. Szybki powrót do domciu, naszego tymczasowego domku. Kupiliśmy sobie zupki chińskie, bo absolutnie się nie najedliśmy w tym Moxo. Nie polecamy. Dzień dobry, my się właśnie zbieramy już. Wychodzimy zaraz z apartamentu i opuszczamy Warszawę. Jedziemy sobie jeszcze tylko zjeść jakieś fajne śniadanko. Mieszko się myje. I jedziemy do Poznania dzisiaj. A, pokażę wam jeszcze, co kupiłam w końcu w Zarze, bo wam chyba nie pokazywałam. Tę torebkę, tylko nie mogę jej zamknąć teraz. O, o, mam. O, ta ona, taka beżowa, ze złotymi elementami. Bardzo solidna. Ten łańcuch też jest taki dość ciężki. Bardzo ładnie wygląda. Na nią się skusiłam. Myślę, że się świetnie sprawdzi do wielu rzeczy. No, i kupiłam jeszcze ten olejek, ale to wam pokazywałam. O, jaka ładna pogoda jest. Jest, twoje bardziej podoba, wiesz? Co ty? Chcesz się wymienić? Nie wiem. Właśnie w trasie do Poznania. Dopiero wyjechaliśmy, więc mamy jeszcze 3,5 godziny, ale jest bardzo ładna pogoda dzisiaj. Jestem chora, mam zatkany nos, nie mogę oddychać, ale jest fajnie. Dojechaliśmy właśnie do Poznania. O, jesteśmy w browarze i idziemy sobie coś zjeść. Pysznego, chińskie, miam. Mieszko mnie zrobił w balona. Zamówiłam sobie makaron, który był paskudny i oczywiście tylko ja go zamówiłam. Ty go nie zjadłeś. No tak, była porcja jeszcze... tylko dla... Tak, jesteśmy Sobie. Teraz jeszcze głodni i szukamy teraz coś innego do zjedzenia, bo jednak to nie było dobre. Tak jest. Tak pięknie teraz właśnie wygląda starówka, a my nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Ojejku, no i co my teraz tu mamy robić? Przyszliśmy jednak do werandy. Ja sobie wzięłam malinową lemoniatkę. Mieszkuś mi polecił. Mieszkuś sobie zamówił co? Chlebowego? Chlebowy, miam. A ja sobie wzięłam kremik pomidorowy. Zobaczymy. Wow.
Wow. Wow. Beryka. Beryka. Pyszne. Ja spróbuję. Beryka. Mój kremik. Zamówiłam sobie jeszcze ziemniaki pieczone. A Mieszkuś sobie zamówił schabowego. Mizerię, której nie zje oczywiście. Mieszkuś nie lubi mizerii. Zjem sobie ziemniaki. Nie, to są moje ziemniaczki. Nie. Pytnego. Dobry, taki delikatny. Wyjechaliśmy, jesteśmy właśnie w naszym nowym hotelu w Poznaniu. Świetnym, Mieszko wybierał. No nieważne. Na szczęście jutro już wracamy. No i co? Na szczęście jutro wracamy. Musimy przestawić zaraz samochód, bo jesteśmy na bardzo drogo płatnym parkingu. Troszkę odpoczniemy i wieczorkiem wyjdziemy sobie, nie? Jestem zmęczony. No, zmęczony. No. Ja bym teraz, jak będziemy odstawiać auto, to teraz pójdźmy po rogale. Ja nie mam siły, ja już jestem tak zmęczony, nogi mnie boli. No chyba, że podjedziemy samochodem. Ale przecież to jest strasznie blisko tutaj. Idziemy po rogaliczki marcińskie dla Mieśkusia, bo on bardzo chce, bardzo mnie prosi. Ja jestem już strasznie zmęczona i chciałabym wrócić do naszego cudownego hotelu, ale no tak pięknie mnie prosi, że ja wysłucham tej prośby. I mam tak obdarte nogi, no ale no się skuszę się sama. Ja jestem chora. Cholowi, tak. Bardzo chora. I będę jeszcze bardziej chora po tym wyjeździe. A ty się z tego cieszysz, co nie? Tak. No właśnie. Rogale nasze, które chcieliśmy zjeść, zamknięte, więc weszliśmy do Zary. O, ładna sukienka. Taka krótka. Bardzo ładna. Jakie ładne spodnie. Fajne. Aha, same pewnie duże rozmiary zostały. No, zgadza się. Koszule w paski mi się też podobają. Ładne są. Fajne. Ta mi się podoba. Ładna? Masz taką piżamę. Zgłosiłam się, wzięłam ją do przymierzalni. I co myślimy? Kinko. Mi się podoba, kochanie. Tylko, że no nie do czarnych spodni, ale do jeansów. Tylko, że ja już nie mogę kupować. Ktoś tak uważa? Ale ładna? Ładna, ale kurde, to nałożyć. No do jeansów. Nie wzięłam. Trzeba umieć czasami powiedzieć sobie nie. Chyba mnie posłuchaj, bo gdyby nie, to byś wzięła. Może i tak. Dzień dobry. Słuchajcie, się zbieramy. Zaraz musimy opuścić apartament. Idziemy zjeść sobie śniadanko i wyjeżdżamy już dzisiaj z Poznania. Wracamy do siebie. Co wczoraj robiliśmy jeszcze, bo w ogóle tam potem nie nagrywałam. Poszliśmy do Mozaiki, zjedliśmy sobie fajne kurczaczki, bardzo dobre. Ale nic tam nie nagrywałam, bo tam było tak ciemno i głośno, że nic by nie było widać ani słychać. Byliśmy się jeszcze przejść, łącznie wczoraj zrobiliśmy 8 km, z czego ja byłam cały czas na wysokich butach, więc jestem z siebie bardzo zadowolona. Bardzo wygodne buty mam. No i to jest plan na dzisiaj. Ale Ramoneskowi. Co robisz? Kupuję bilet, mobilet. Dzisiaj masz nową stylówkę. Idziemy sobie na pyszne śniadanko do lawendy. O Jezu, jak już marzyłam o tym śniadaniu już chyba z 2 lata. Takie pyszne. No i pogoda dosyć podobna jak wtedy, jak byliśmy 2 lata temu. Tak, jest bardzo ładnie, cieplutko, fajna pogoda. Cichutko, mało ludzi, bardzo przyjemnie. Tu jest nasza kochana lawenda. Chlebek cieplutki, fajniutki. O jajku, ja bym jeszcze taką jedną chciała. Nieudany wyjazd.
Zjedliśmy przepyszne śniadanko. Pyszne było? Rogale, przepyszne, miam, miam, miam. No i teraz rogaliki bierzemy. Kończymy majówkę, zjedliśmy sobie śniadanko w lawendzie. Pyszna jajeczniczka. Kupiliśmy certyfikowanego rogala marcińskiego. Ale jest z certyfikatem, więc musi być pyszny. Także kończymy majówkę, żegnamy się z wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu.